dijeron que querías hablar. Podobno chciałeś mówić. Nie wolno ci. Jesteś słaby. Tak mi przykro. Nie martw się. Nie pozwolę ci tak cierpieć. Uśmierzę twój ból na zawsze. Przeklęty starcze. Isabela. Nie chciałam cię przestraszyć. Co jest? Nie dokończysz? ¿Acaso no vas a terminar con tu tarea? Isabela, yo estaba... ¿Tú? Estabas tratando... Próbowałeś go dobić, czy mi się wydawało? Aunque claramente escuché cuando... Słyszałam, co mówiłeś. ¿Qué pasa? Ale kontynuuj. Dalej. Adelante, Enrique. Skończ z nim. Acaba con la vida del hombre que te dio todo. Del hombre que te... Zabij tego, który traktował cię jak dziecko. I komu wszystko zawdzięczasz? Dał ci wykształcenie i władzę. Co, zmieniłeś zdanie? Nie jestem głupia. Dobrze wiem, kim jesteś i czego chcesz. Nie wiem, o czym mówisz. Zapomnijmy o tym. O nie! Już raz odrzuciłeś moją przyjaźń. Może warto znowu się nad tym zastanowić? No crees? Nie doceniałem cię. Nie jesteś głupia, Isabelo. Tak. Niektórzy sądzą, że jestem tak niegroźna, że kiedy w końcu zrozumieją, kim jestem, jest już za późno. Na szczęście tobie się udało, kotku. Pomówmy otwarcie. Wiesz, o co mi chodzi. A czego ty chcesz? Czy to nie jasne? Enrique. Oboje nas pociągają pieniądze, władza i przede wszystkim wolność. Skarbie. Nie ma wolności bez pieniędzy. Mów jasno. Nie martw się. Wiem, że chcesz zatrzymać spadek. Przecież dlatego ożeniłeś się z Marią Teresą. To moja sprawa. Dobrze wiem, że poprosiła cię o ten ślub, by narzeczony jej przyjaciółeczki ze wsi już jej w sobie nie rozkochiwał. Habla de una vez. Tranquilo. Spokojnie. Mira. Ty chcesz dziedziczyć i tak będzie. Ja też dostanę swój kawałek. Wuj mi mówił. I zdziwisz się, ale nie zależy mi na pieniądzach. Chcę zatruć życie Marii Teresie. Chyba rozumiem. Chcesz więcej władzy niż Maria Teresa. Nie tylko. Są jeszcze inne rzeczy, ale to drobiazgi.
sucios. ¿Estaría? Tanto, tanto. Tak bym chciała wznieść teraz toast, ale może zamiast tego uczcimy umowę, wysyłając razem staruszka na tamten świat? Nie patrz tak na mnie. To nie takie proste. Nie ufam ci. Ty mi też nie. Oboje chcieliśmy to zrobić. Jak nie ty, zabiłabym go ja. Teraz zróbmy to razem. W ten sposób żadne z nas nie sypnie drugiego. Wykorzystajmy okazję. Przemyśl to. To twój jedyny krewny. Kochacie taką, jaka jesteś. Na pewno chcesz go zabić? Daruj sobie sentymenty, bo się popłaczę. Nie traćmy czasu. Co tu robicie? Enrique nie umie ułożyć wujowi poduszki, a on nie lubi bez niej spać. A mi tío no le gusta dormir sin almohada. ¿Y tú qué me miras? Co tak patrzysz? Sabes perfectamente. Wiesz, że wcześniej się nim opiekowałam. Y no pienso dejarlo solo. I nie zostawię go samego, ani na chwilę. Czy jest jakiś problem, Nani? No, panienka sama chciała się nim zająć. Ja też mogę to zrobić. Moglibyście się zmieniać, by wciąż ktoś przy nim był. Ja muszę zajrzeć do innego pacjenta. Nie odstąpię go ani na minutę. Poza mną jedynie Maria Teresa będzie się nim zajmować. A gdzież ona jest? U żony Santosa. Mają dużo do omówienia. Świetnie, że martwi się teraz o nią, zamiast być ze swoim ojcem. Ja zatroszczę się o ukochanego wuja. Maria Teresa to jego córka. Niech ona zadecyduje, kto ma z nim zostać na noc. Prawda, doktorze? Państwo zadecydują. Ważne jest, by była to osoba bardzo uważna. Najbliższe godziny będą decydujące. Cualquier cosa puede suceder. I proszę zabrać tę poduszkę. Musi leżeć płasko. Gdyby coś się działo, proszę do mnie dzwonić. Wrócę najszybciej, jak się da. Możecie już iść. Zostanę, aż nie wróci Maria Teresa. To był długi dzień. Już zabieram poduszkę.